Siemanko Damian, z tej strony witam was serdecznie. Tak jak mówiłem we wcześniejszym filmie, dzisiaj jestem na pstrągach. Mnóstwo much. A właściwie jestem już po wędkowaniu, po 8 godzinach biczowania wody. Wpadło mnóstwo ryb, wpadło mnóstwo pstrągów, zdecydowana większość. No to były niestety malutkie pstrągi, ale dzień naprawdę jak najbardziej na plus. Wpadł jeden fajny, duży pstrąg, pokażę go wam pod koniec. No i co, łowię na obrotówki mepsa. Zawsze jeśli chodzi o pstrągowanie, to zawsze używam obrotówek. Rzeki mega zarośnięte, ciężko się przedrzeć. Mój klub tak nie za bardzo tutaj dba o to, żeby można było wejść nad wodę, więc trzeba szukać miejsc, gdzie można do rzeki wejść. A później tą rzeką tak długo jak możliwe, jak już nie będzie za głęboko, po prostu iść rzucać. I też tak ja robiłem dzisiaj. Jak mi się udało i jak spędziłem dzień, zobaczcie sami, a ja zapraszam was na film. To może być coś fajnego. To może być ładna rybka. O. No już taki ładny kropasek. Na jedyneczkę. Proszę bardzo. Idź. Siedzi. No chodź. Jesteś taki wielki. A myślisz, no. Proszę bardzo. O. Piękna rybka spod mostu. Uciekaj. O, ładny pstrąg. Bardzo ładny pstrążek. Taki nawet wybierakowy. Chodź, tak jest. Śliczny pstrążul. Piękne kolorki. I do wody. Uciekaj. Ależ pięknie. Zmieniam obrotóweczkę. I zmienię ją, słuchajcie, na... na dwójeczkę srebrną. Chyba tak. No i zobaczymy. Siedzi. Siedzi pstrążek. No. Takie coś. Taki malec.
Uciekaj. To będzie kurwa masakra. Szedłem wodą i myślałem, że gdzieś sobie wyjdę na brzeg. Okazało się, że rzeka była już za głęboka. No powiem wam, trochę to się zmieniło od ostatniego razu, jak tu byłem. Tylko spokojnie. Tutaj należy wam się krótkie wyjaśnienie. To była moja piąta przynęta, którą straciłem dzisiejszego dnia, więc pomyślałem, że nie chcę mi się już wiązać fluorokarbonu do plecionki i zawiązałem agrafkę z krętlikiem prosto do plecionki. Woda była mętna, więc pomyślałem, że to i tak może nie mieć żadnego znaczenia. Jak się później okazało, miałem rację. Siedzi. O, no, chyba największy. Dzisiaj duży, piękny pstrąg. Piękny pstrążek, chodź do mnie. Tak jest. No i co, mam pięknego pstrąga, złapanego na pstrąga, rozmiar 3, Meps Aglia, równe 46 cm. Proszę bardzo. Piękny pstrążek. Siedział w środku nurtu, w środku rzeki, a nie tam, gdzie szukałem, przy brzegach. No ale liczy się, że jest. No dobrze. Pora wypuścić tego pięknego pstrążka. Już myślałem, że dzisiaj się nic nie wydarzy. Wartego uwagi i nawet filmu nie zrobię. Ale i tak był piękny dzień. No ale z takim kabankiem dzień staje się od razu lepszy. Mam nadzieję, że podobał wam się film. Jeśli tak, to proszę zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Ja zapraszam was na następny film. Myślę, że to będzie film z jakiegoś kanałowego łowienia. Mam parę pomysłów. Myślę, że może pierwsze wpadną jakieś szczupaczki. Zobaczymy. Tak czy inaczej, dzięki wielkie, że byliście ze mną i do następnego.